Dzień dobry, witam serdecznie, kanał Browar Gdynia, a obok mnie browar z odległego Tenczynka. Muszę powiedzieć, że to są ostatnie dostępne dla mnie piwa z browaru Tenczynek. Jeżeli cofniecie się troszeczkę tygodniami, to zobaczycie, że przetestowałem już te pierwsze piwa z linii klasycznej, czyli Pilsa Lagera oraz Pszeniczne w pięknych nadmorskich klimatach. Następnie skosztowałem kraftowej serii, tą z literką P, czyli Milk Stouta, czyli uważam, że bardzo dobrą AIP, no i oczywiście American Wheat. Przede mną taka mała dosyłka z browaru Tenczynek, ponieważ te piwa ogólnie w Trójmieście oprócz sieci są ciężko dostępne, więc przed nami browar Tenczynek, piwo Bock, czyli Koźlak. To jest linia klasyczna oraz również z linii klasycznej piwo, no ja tu mam problemy, bo stół jest nierówny, piwo marcowe, browar Tenczynek, klasyczna seria, marcowe na czerwonym tle, Bock na niebieskim. Zacznę od marcowego, bo dobrze wiecie, że w tym roku na kanale Browar Gdynia bardzo dużo było o piwie marcowym z różnych browarów, rzemieślniczych oczywiście, regionalnych, restauracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Ba, było nawet ważone piwo marcowe. Przyznam się, że jeszcze resztki mam. Ostatnio kalibrowałem sobie smak, żeby przypomnieć sobie, czy to samo zostanę w butelce. Piwo bardzo ciekawe, piwo ważone, czyli gotowane pod koniec zimy, właściwie na wiosnę, z tych ostatków słodowych, leżakowane mniej więcej do października i wtedy, drodzy widzowie, to na pewno, myślę, że wiecie, używane podczas Oktoberfestu, piwo klasyczne, piwo, które wiedzie tam prym. Stąd też często piwo marcowe nazywa się piwem Oktoberfest, no bo to piwo jest na tym Oktoberfeście pite. 5,6% alkoholu, ekstrakt 13,8%, czyli tutaj wszystko jest ok. Dzięki nawiązaniu do przedwojennej receptury marcowego, nagrodzonego złotym medalem w 1904 roku w Pilźnie, odrestaurowany regionalny browar w Tenczynku podtrzymuje tradycję klasycznego sposobu ważenia piwa. Tak czytamy tutaj na kontrze. Zaliczamy je do naszej klasycznej kolekcji. To ten smak marcowego jak dawniej. Dobrze. Skład. Woda, słody jęczmienne, czyli pilzneński, monachiński, wiedeński, melanoidynowy, czyli melabicz, chmiele marynka, lubelski oraz drożdże. Drożdże, myślę, że dolnej fermentacji, mogę się mylić, ale prawdopodobnie W34. W skład również wchodzi piwowar Sebastian Jabłoński. No i okej. To jest to, co lubię. W tym piwie mało powinno być zapachów, smaków karmelowych, a właściwie podstawa słodowa solidna w postaci chociażby przypieczonej skórki od chleba, melanoidyny. Bardzo dobre nasycenie. Piwo jest schłodzone. Mogą być nuty suszonych owoców. To te nuty, które pochodzą ze słodu monachijskiego. Tutaj nie ma zabawy. Coś mnie tutaj chyba ukąsiło. Czyli piwo marcowe ściąga nie tylko birgików, ale też owady. Melanoidynowy. Dobrze. Tak jak powinno być, tak jak jest w opisie stylu, tak to wygląda w szkle. Piwo jest klarowne. Piwo jest klarowne. Kolor klasyczny, bursztyn, piana trwała, biała w formie czapy na dwa palce. No, wygląda wspaniale. Nasycenie jest drobno, takie perliste, piana drobnooczkowa, nie pękająca, proszę. Mikrofon bliżej być nie może. Nic nie pęka,
Pięknie, pięknie to wygląda. Dla porównania otworzę jeszcze Bock, czyli piwo pod tytułem Koźlak. Uwielbiam koźlaki, podobnie jak marcowe. Koźlaki wzięły się z Dolnej Saksonii, z miasta Einbeck. Tam miały swoją praprzyczynę, ale prawdopodobnie były górnej fermentacji. O, by się tu wylało. No a ten czynek podtrzymuje tradycję i robi piwo, waży piwo w stylu koźlak. Ważony jest w małym regionalnym browarze w Tenczynku. Zaliczamy go do naszej klasycznej kolekcji piw. Do produkcji używamy 6 rodzajów słodu i 3 rodzajów chmielu. Pięknie. Bok to równowaga wytrawnych i słodko-goryczkowych elementów. To piwo o ciemnej barwie, delikatnym, karmelowym smaku z lekkim kawowym akcentem. Świetnie, tak powinno być. Odpoczywa i nabiera charakteru, leżakując w historycznych piwnicach naszego browaru. Piwnice są świetne. Możecie zobaczyć chociażby wywiad z Piotrkiem Duszą. On pokazuje tam generalnie browar, ten czynek, jak również i piwnicę. Po pierwszym łyku poznasz, że to ten bok. Okej, to marcowy ten bok. Składniki: woda, słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, wiedeński, melanoidynowy, ten sam, czyli Mela Beach, karmelowy, jasny, crystal maple, barwiący black malt, proszę bardzo, fajnie. Ten black jest dosyć ciekawy, tak jak powiedziałem przy okazji już ważenia na kanale Browar Gdynia, bo on zaciemnia piwo, ale nie daje elementów palonych i o to chodzi. Chmiele Magnum, Marynka, Lubelski, Drożdże, Piwowar, Sebastian Jabłoński, IBU 32. Dokładnie, prawdopodobnie zmierzone, a tutaj IBU 23, czyli odwrotnie, czeski film, panie, czeski film. To co, lejemy koźlaka. Wygląda pięknie, solidnie. Nie przeczytałem co prawda parametrów. 6,8% alkoholu, ekstrakt 16. Klasyka koźlakowa. Dobra. To tak, żeby podtrzymać to, co jest napisane na etykietach, czy te piwa są do pomylenia, czy nie, uzasadnię wam, że raczej nie. Proszę. Proszę. Tak wyglądają te piwa. Czyli tutaj mamy koźlaka, piwo ciemne, piana, proszę bardzo, kremowa, ecru, można powiedzieć, i marcowe. Nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle, proszę. Proszę zobaczyć, jaki klar, tak jak powinno być. No, bok też ma takie przebłyski rubinowe, bardzo ładnie to wygląda. I tu wcale nie kadzę. No, linia klasyczna. Ale wygląda świetnie. Zobaczmy, jak w aromacie. Zacznę od lżejszego, czyli od piwa marcowego. Jedziemy. Czysty profil. Piękny aromat słodowy. Trochę chleba, jasnej skórki od chleba. To jest piękny aromat, taki, jaki powinien być marcowego. Nie zawiodłem się. To pachnie tak, jak te marcowe, które były pite na... A nawet czasami lepiej. Nie będę tu mówił może nazw browarów, ale uwierzcie mi, że jest lepiej od niektórych browarów, chociażby restauracyjnych. Tak mrugnę oczkiem. Bardzo fajny profil. Słodowy. Czuć w aromacie coś śmieszne nawet może być i ciekawe zarazem, bo w aromacie czuć, że to piwo jest gęste. Czuć to w aromacie. Jeszcze nie posmakowałem. Wasze zdrowie. Zdrowie browaru Tenczynek. I oczywiście moje zdrowie. Nasycenie średnie do niskiego. Czuć aromaty, smaki lagerowe. Tu nie ma żadnej pomyłki, tutaj wiadomo, że to jest dolna fermentacja. Brak estrów, brak fenoli. Brak alkoholu. Świetnie się pije, lekko. Mimo wszystko w smaku piwo, w odczuciach w ustach bym to tak nazwał, piwo jest gładkie. Ta gładkość powoduje, że mamy wrażenie, że mamy do czynienia z większym ekstraktem. Świetne. Czysty profil, o to chodzi. Nie mogę się doczekać koźlaka, bo wygląda przepięknie. Przepięknie. Aż by się chciało zdjęcie zrobić. Piana koronkuje. Nie wiem, czy to będzie widać. Piana koronkuje na tym szkle, opadając, a jest trwała. W ogóle nie strzela. No, tu jest aromat taki
nawet są nuty, delikatne nuty suszonych owoców, takich jak ciemnych suszonych owoców, takie jak śliweczki. No tak powinno być, panie, tak powinno być. Nie no. Faktycznie piwo jest nie do pomylenia. Tutaj troszeczkę więcej akcentów karmelowych w tym piwie. Ciemny, przypieczony karmel. Świetnie, bo black nie wpłynął, słód black, nie wpłynął czarny słód, który zabarwia piwo na, zależnie od dawki, może zabarwić piwo nawet do czarnego, nieprzezroczystego. Tutaj zadany jest idealnie. Tutaj mamy coś takiego, jakby to była, no taki wahanie między czerwonym a bursztynowo-rubinowym kolorem. To tak powinien wyglądać bok. Tego powinni się co niektórzy uczyć. Klarowny, wręcz, ale nie przezroczysty. Delikatna, delikatna jest opalizacja. Piana świetnie korunkuje. No. Myślałem, że będzie gorzej. Chciałem się tutaj do czegoś przyczepić, ale się nie da, moi drodzy. Ten, kto pił, to wie, o czym mówię. Świetne, mięsiste, jednocześnie niezalegające, gładkie, jedwabne piwo dolnej fermentacji. No, marcowe. To jest inny w ogóle. To jest inny styl. Tutaj czuć, że to jest w ogóle inne piwo. Ale może tego już nie powinienem teraz robić po boku, po koźlaku. No. To i to jest dobre, a nawet bardzo dobre, ale gdybym miał wybierać, to wybrałbym boka. Troszeczkę pora roku nie sprzyja. Ja oczekiwałbym uważenia majboka, czyli koźlaka majowego. Świetna pozycja, odświeżająca również, uwaga, na tę oczywiście porę roku. No ale mamy boka klasycznego, który jest naprawdę wyśmienity. Chce się to pić. Tutaj nie ma nasycenia, aczkolwiek troszeczkę w usta szczypie, ciut. Nie alkohol, ale to jest takie właśnie, takie bardzo drobne szpileczki z nasycenia. To tyle, moi drodzy. Ja sobie teraz w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie ptaszki żegnają dzień, a z wami właściwie witam ten dzień, spożytkuję te dwa piwa. Uważam, że są bardzo dobre. Bardzo dobre. Jedyna uwaga do linii klasycznej to według mnie pils, w którym można byłoby odważniej pójść w goryczkę. Takie powiedzmy do 30 IBU, tak nawet. Tutaj o goryczce nie powiedziałem, ponieważ te chmiele tutaj tak naprawdę nie grają w tych stylach roli. One są zauważalne, ale spokojnie. Może troszeczkę bardziej, mimo wszystko, bardziej chyba w marcowym je czuję, bo bok ma wyższy ekstrakt, więc nawet to podniesione IBU nie wpływa tak na odczucie. Lager świetny, bardzo fajny. Myślę, że chyba najlepsza, jedna z lepszych pozycji na lato. Pszeniczne, po prostu goździkowe. Ja jestem fanem bananowego. No a tutaj mamy marcowe i bok. Wybrałem boka, aczkolwiek marcowe też jest w stylu i jest naprawdę warte spróbowania. Czekam na kolejne wypusty browaru Tenczynek. Jestem ciekawy piw, które wyjdą pod koniec roku. Moi drodzy, jeżeli was to zainteresowało, to dobrze. A ja się z wami z tego lasu, czyli też właściwie z klasycznej scenerii degustacji browaru Gdynia, żegnam serdecznie. Życzę miłego dnia. Jeżeli oglądacie to wieczorem, to miłego wieczoru. Być może oglądacie popijając te piwa, to jestem ciekaw waszych opinii w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji. Żegnam się z wami. Do zobaczenia.